Kochani, porozmawiamy teraz o prezesie przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze. To nie jest spółka skarbu państwa, to znaczy to nie jest spółka akcyjna, na przykład, która ma jako jedynego lub większościowego właściciela skarb państwa. Nie, to jest takie przedsiębiorstwo państwowe, takie jak te, które istniały za czasów komunizmu, po prostu należące do państwa. Należące do, więc teoretycznie do nas, do nas wszystkich. Poproszę o skan numer jeden. O, to jest skan z serwisu LinkedIn dla profesjonalistów, i widzimy tutaj, że w przedsiębiorstwie państwowym porty lotnicze, które zajmuje się obsługą i utrzymaniem naszych lotnisk w Polsce, widzimy, że prezesem tego przedsiębiorstwa, bardzo ważnego i dla gospodarki, i dla bezpieczeństwa kraju, dla funkcjonowania kraju, prezesem tego, tego przedsiębiorstwa jest Stanisław Wojtera. Tutaj widzimy jego, jego zdjęcie bardzo sugestywne. Patrzy na nas z dość groźnym wyrazem twarzy. Poproszę o skan numer dwa. To nadal będzie to będzie kolejny skan z serwisu LinkedIn pana Wojtery. Widzimy, co on tutaj pisał, co on robił. Ponieważ widzimy, co pisał w tym serwisie i swoimi, jakim swoim doświadczeniem się chwalił, widzimy, że pan Stanisław Wojtera jest CEO, czyli prezesem zarządu przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. Wcześniej był w zarządzie Warszawskiego Lotniska Chopina, a teraz jest, a potem, a przedtem był jeszcze szefem. Szefem, jakby to powiedzieć, działu rozwoju w Polskim Instytucie Sztuki, Sztuki Filmowej. Jeśli dobrze pamiętam, to dział rozwoju zajmuje się rozwijaniem projektów filmowych, czyli tam się najpierw pojawiają się tak zwane treatmenty, krótkie pomysły na film, potem te filmy są rozwijane, to potem te pomysły są rozwijane w scenariusze, aż z nich powstaje film. Tak, tak się o tym mówi w przemyśle filmowym, że to jest development. No ale widzimy tutaj, że był też jak tu sobie pisze Gdynia Industry Director. Nie mam bladego pojęcia co to mo może znaczyć, może się wiąże z jakimś festiwalem filmowym. Bardzo to, bardzo to dziwnie wygląda. No ale cóż, mamy do czynienia najwyraźniej z człowiekiem orkiestrą. Co to i lotniskami pokieruje, i filmem się zajmie? Taki prawdziwy człowiek e, Renesans. E, no i. E... Chciałoby się powiedzieć, no chcielibyśmy, żeby taki, skoro to jest taki zdolny człowiek, to żeby on dobrze służył Polsce. No a jeśli ktoś dobrze służy Polsce i tym lotniskom, którymi się zajmuje, to zapewne chce, żeby one dobrze funkcjonowały, żeby się rozwijały, no żeby na przykład nie, nie upadały żeby nie miały problemów. No i tak sobie zacząłem przeglądać, co pan Wojtera jako ten specjalista od lotnisk robił. Poproszę o skan numer 3 i trafiłem na artykuł portalu obserwatorlogistyczny.pl, który cytuje Puls Biznesu. Czytamy tam, że porty lotnicze nie zgodziły się na wsparcie finansowe dla Modlina. Choć znalazł się inwestor, który zaproponował wsparcie 10 milionów euro, to porty lotnicze stwierdziły, że nie chcą żadnej pomocy, nawet covidowej, przez co lotnisko w modlinie może popaść w ruinę. Czym grozi taka deklaracja i skąd taka decyzja? Pyta obserwator I odpowiada. Stanisław Wojtera, prezes Stanisław Wojtera negatywnie komentuje próby dofinansowania przez francuską firmę EJ. Wszystko dlatego, że firma zaproponowała udzielenie wsparcia finansowego, a za to chciała 25% udziału w porcie lotniczym Modlin. Spółka zaproponowała jednocześnie włączenie lotniska do reszty swojej oferty, dzięki czemu mogło ono zyskać wzrost przewozów kargo i pasażerów. No, pomijając to, że nie jestem wielkim fanem, Lotni transportu lotniczego pasażerskiego ze względu na zanieczyszczenia środowiska, no ale zakładamy, że prezes lotnisk polskich chce, żeby one się rozwijały, a nie upadały. A tutaj się okazuje, że prezes wolał narazić lotnisko na potężne kłopoty, byle tylko nie dopuścić Francuzów. Francuzi, jak rozumiem, są, są niefajni. Czy dlatego, że są z Zachodu, czy dlatego, że w ogóle są cudzoziemcami, tego, tego nie wiemy. No ja dodam, że w obecnej sytuacji my powinniśmy się jak najmocniej integrować ekonomicznie. Z naszymi zachodnimi sojusznikami. Jak wiemy, wśród Francuzów jest wielka pobłażliwość dla Rosji i wielka wiara w to, że z Rosją można robić interesy. Być może, gdyby w obecnej Polsce łatwiej się Francuzom robiło interesy, to być może swoje sympatie przekierowaliby trochę bardziej z Rosji na Polskę. No, ale najwyraźniej wszystkie te względy, o których teraz mówiłem, prezes Wojtera uznaje za nieważne. Ważne, żeby nie dopuścić Francuzów do polskiego lotniska. Poproszę o skan numer 4, bo proszę państwa, zainteresowałem się, kim jest ten człowiek renesansu, który robi różne rzeczy. Tu filmy, tu lotniska, i znalazłem artykuł w portalu Polityka.pl, czyli internetowej wersji tygodnika Polityka, i przeczytałem tam, że Stanisław Wojtera. Że Stanisław Wojtera był rzecznikiem telewizji polskiej z ramienia, z ramienia PiS, aczkolwiek to było zarządów platformy dodam jeszcze, bo to były takie niezwykłe czasy. Państwo już może nie pamiętają, kiedy opozycja miała wpływ na to, kto zarządza telewizją publiczną, na przykład kto zasiada Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Wtedy nie było Rady Mediów Narodowych, więc Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji decydowała o najważniejszych sprawach dotyczących mediów. Tam byli e, e, przedstawiciele opozycji i w, we władzach TVP byli przedstawiciele opozycji. No po prostu niesłychane rzeczy. Tak to było zarządów platformy. No, więc jak widać, mamy rzeczywiście do czynienia z człowiekiem, orkiestrą pod każdym względem, bo on tutaj, proszę, tu filmy robi, tu lotniskami się zajmuje, a tu potrafi być jeszcze rzecznikiem telewizji publicznej i radnym miejskim potrafi być. Ale co, co, co najbardziej mnie w tym artykule zaciekawiło to to, że przeczytałem w nim o przeszłości Pana Wojtery politycznej. Otóż Pan Wojtera należy do, należał do Unii Polityki Realnej i działał w niej w początkach tej Partii w latach, a w każdym razie w jednym z pierwszych okresów działania tej partii w latach 90. Poproszę o skan numer 5, bo tutaj trzeba przypomnieć, że Unię Polityki Realnej założył Janusz Korwin-Mikke, który od lat powtarza, że Putin byłby świetnym prezydentem Polski. No dobrze, skoro już tak niezwykłym, wielostronnym charakterem jest pan Wojtera, no to postanowiłem sobie dokładnie przeczytać, kim on jest i zacząłem od Wikipedii, poproszę o skan numer 6, no i okazało się, że jest o czym czytać, że należał do partii Korwin-Mikkego 95 roku, że w 99 roku został sekretarzem generalnym tej partii, że był jej prezesem w latach, latach 2002-2005. Potem coś się zepsuło, i e, straż UPR, czyli jakby taka policja partyjna, czy też bojówka partyjna, e, usunęła go z partii, wyprowadziła go e, z budynku. Potem e, sąd najwyższy, sąd naczelny. PR, bo oni mają swoje sądy, unieważnił tę e, e, uchwałę straży o usunięciu Wojtery z partii. Więc właściwie, ta, skoro to straż podejmowała uchwały, to nie była nawet bojówka ani policja, tylko jakby taki, taka inkwizycja może o tak, inkwizycja Unii Polityki Realnej. E, no ale na stanowisko prezesa de facto już e, nie powrócił. Aczkolwiek z ramienia Unii e, Polityki Realnej, czyli partii proputinowskiego korwin jeszcze w 2004 roku Startował do Parlamentu Europejskiego, potem pracował w polskiej organizacji turystycznej, czyli naprawdę człowiek renesansu, bo to i filmy zrobi, i lotniskami się zajmie, i rzecznikiem telewizji będzie, i radnym, i turystyką się zajmie. No i tam był doradcą prezesa, później wiceprezesem, potem był deweloperem, potem był dyrektorem w polskim holdingu obronnym, czyli wojskowość, zbrojeniówka też jest mu nieobca, aczkolwiek tam się zajmował komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną. No najprawdopodobniej komunikacja mu, mu, dobrze, mu dobrze idzie. Był e, w e, zakładach lotniczych Świdnik i to już za czasów PiS. Potem został szefem działu rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. To o czym mówiliśmy. W 2020 roku był pełnomocnikiem zarządu centralnego portu komunikacyjnego do spraw infra infrastruktury lotniska Chopina. Tu przypomnę, że centralny port komunikacyjny. Miał być częścią nowego jedwabnego szlaku, czyli wielkiej globalnej chińskiej inwestycji, inwestycji antyzachodniej, antyamerykańskiej, no i oczywiście prochińskiej, mającej ułatwić Chinom zalewanie naszych krajów. Swoimi towarami w sposób jeszcze bardziej efektywny niż to robią i mającym uniezależnić chińską gospodarkę od, ewentu od groźby ewentualnego zablokowania dotychczasowych głównych dróg morskich przez flotę amerykańską więc w takim prochińskim projekcie pan Wojtera też, też uczestniczył został członkiem rad nadzorczych grupy kapitałowej PKP Cargo i grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź prowadzi firmę działającą w zakresie edukacji dzieci no więc właśnie trudno znaleźć jakąś dziedzinę którą pan Wojtera się nie zajmuje w wikipedii czytamy również że Wojtera działał w stowarzyszeniu Koliber, był właściwie jego założycielem, był założycielem stowarzyszenia Koliber. Koliber to była taka młodzieżówka Unii Polityki Realnej, skrót pochodzi, nazwa pochodzi od skrótu słów konserwatywno-liberalny, czyli jakby to powiedzieć, byli to młodzi, młodzi korwinowcy. Sprawdziłem to w Krajowym Rejestrze Sądowym, poproszę o skan numer 7, i faktycznie w krajowym rejestrze sądowym czytamy, że w stowarzyszeniu Koliber Stanisław Wojtera w latach 2002-2005 od samego powstania tego stowarzyszenia był prezesem, a potem od 2009 do 2019 roku przez 10 lat był członkiem Komisji rewizyjnej, czyli organu nadzorującego to stowarzyszenie. Takiego wewnętrznego organu nadzorczego, który każde stowarzyszenie powinno mieć. No i co on tam robił w tym stowarzyszeniu Koliber? Poproszę o skan numer 8. Na Facebooku Stowarzyszenia Koliber znalazłem informację, że Wojtera dostał, został uhonorowany przez to stowarzyszenie jako jego mecenas. Mecenas, czyli sponsor, albo ktoś zasłużony dla stowarzyszenia. I razem z, ze Stanisławem Wojterą, takie, taki ten, ten, ten sam zaszczyt razem ze Stanisławem Wojterą spotkał Mateusza Luśnię. To właśnie widzimy na tym skanie. Luśnia to jest nazwisko znajome. Bardzo znajomy. Zaraz powiemy, kim jest Mateusz Luśnia, ale poproszę o następny skan. To jest. To jest. To, a, to jest właśnie Mateusz Luśnia, przepraszam. To jest Mateusz Luśnia, tak on wygląda. Tak on wygląda i tutaj czytamy, że Mateusz Luśnia jest. jest Organizatorem Warszawskiego Marszu Pileckiego, wspiera Stowarzyszenie Koliber przy każdym możliwym wydarzeniu patriotycznym. No i zapewne wspiera je także finansowo. Tego możemy się domyślać, gdyż Mateusz Luśnia wywodzi się z bardzo bogatej rodziny. Poproszę o skan numer 10, bo postanowiłem sprawdzić. Czy tutaj panowie Wojtera i Pan Luśnia jeszcze w jakiś sposób, czy się spotykali tylko na jakichś imprezach, gdzie ich honorowano, czy też współpracowali w jakiś bardziej konkretny sposób? To, co widzimy, to jest fragment protokołu jednego z zebrań Stowarzyszenia Koliber. Czytamy tutaj, że panowie, pan Luśnia i Wojtera brali udział razem w obradach warszawskiego oddziału stowarzyszenia Koliber? Tam tam e, głosowali nad e, różnymi sprawami, wnosili, wnosili, wnosili wnioski. E, e, więc współpracowali w sposób jak najbardziej e, konkretny. No więc, kim jest Mateusz Luśnia? Poproszę o skan numer 11. Mateusz Luśnia, Proszę Państwa, jest synem i współpracownikiem biznesowym milionera Roberta Luśni. Tutaj widzimy, że w firmie Intrograf Lublin, należącej do Roberta Luśni, który posiada Intrograf Lublin poprzez jedną ze swoich spółek, nazywającą się ARL. Czytamy, że w tej, w tej firmie, w Radzie nadzorczej w tej firmy intrograf Lublin zasiadają Robert Jerzy Luśnia, czyli ojciec i Mateusz Luśnia, czyli syn. Kim jest Mateusz, Kim jest Robert Luśnia? Ojciec i partner biznesowy Mateusza Luśni. Poproszę o skan numer 12. Tutaj właśnie widzimy Roberta Luśnię po lewej. O tym panu po prawej zaraz powiem parę słów, ale o Robercie Luśni przypomnę. Roberta Luśnie czytelnicy książki Macierewicz i jego tajemnice znają bardzo dobrze. Ponieważ Robert Luśnia to jest były płatny konfident SB, który przez 30 lat współpracował z Antonim Macierewiczem również w podziemiu, potem był sponsorem gazety Macierewicza, która się nazywała głos. To już w wolnej Polsce, potem był posłem, którego Macierewicz wprowadził do Sejmu. I... Gdy, gdy Luśnia został zdemaskowany jako konfident SB, Macierewicz nie zerwał z nim stosunków. Jeszcze przez całe lata po tej demaskacji Luśnia był we władzach małej partii założonej przez Macierewicza, Ruch Katolicko-Narodowy. No dobrze, a ten pan po prawej stronie, którego widzimy, to jest Konrad Rękas. Wiceszef i współzałożyciel jawnie prokremlowskiej partii Zmiana Konrad Rękas lansował luśnie w internecie, robił z nim wywiady. Tutaj widzimy właśnie to zdjęcie, które widzimy: to jest, w, to jest klatka, to jest fragment, to jest uchwycona klatka z jednego z, 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 jednego z filmów zamieszczonych przez Rękasa w serwisie YouTube. Gdzie Rękas właśnie zamieścił swój wywiad, wywiad z Luśnią, wywiad czołobitny, w tym wywiadzie Luśnia mówi różne, wygłasza różne tezy antyukraińskie, także antysemickie, a Rękas jest tym zachwycony. Dlaczego ręka wspiera luśnie? Być może dlatego, że zbedcy oficerowie, którzy prowadzili luśnie jako konfidenta w latach 80., byli też związani z sowieckim wywiadem wojskowym GR. No dobrze, ale wróćmy do pana Wojtery. Wróćmy do pana Wojtery, który jest ciekawą osobą, ponieważ... Wyznawcy Korwin-Mikkego i członkowie stowarzyszenia Koliber, zazwyczaj są wrogami przedsiębiorstw państwowych, a on został szefem przedsiębiorstwa państwowego. Popatrzmy na jego inne kontakty. Poproszę o skan numer 13. To jest znowu skan z Krajowego Rejestru Sądowego, a dokładnie rzecz biorąc z serwisu rejestr IO, dokładnie opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. To jest, to jest taki montaż dwóch, dwóch skanów, które zrobiłem. Czytamy tutaj, że w. W stowarzyszeniu, innym stowarzyszeniu, nie w stowarzyszeniu Koliber, ale w innym stowarzyszeniu, które się nazywa Klub, klub Zachowawczo-Monarchistyczny, pan Wojtera był członkiem Rady Głównej, podczas gdy prezesem tej Rady Głównej był Adam Wielomski. A na pewno Adam Wielomski w tej Radzie Głównej zasiadał, bo tutaj zapisy. KRS nie są do końca jasne, przynajmniej jeśli chodzi o krajowy rejestr sądowy dostępny elektronicznie. Pan Wielomski występuje raz jako prezes Rady Głównej, raz jako wiceprezes Rady Głównej, bez wątpienia to jednak on rządził klubem zachowawczo monarchistycznym, a pan Wojtera był członkiem Rady Głównej, którą. Którą, którą ten Adam Wielomski kierował, którą Adam Wielomski kierował lub której był wiceszefem. Klub zachowawczo-monarchistyczny, nazwa ciekawa, wynika z tego, że pan Wojtera, prezes przedsiębiorstwa państwowego i wróg własności państwowej, był też przeciwnikiem demokracji, wolał, wolał monarchię. No ale nie dlatego nas ta sprawa interesuje, Interesuje nas dlatego, że Adam Wielomski, który był szefem e, lub wiceszefem e, dla Pana Wojtery w klubie zachowawczo-monarchistycznym, pan Adam Wielomski jest jawnym zwolennikiem Putina. Pan Adam Wielomski e, twierdzi, że polska prawica powinna przestać e, bawić się w okazywanie wstrętu do Putina, powinna e, Putina popierać, ponieważ Putin pomógłby polskiej prawicy wsadzić opozycję do więzienia, na przykład, i zaprowadzić totalny zamordyzm. Takie rzeczy pan Wielomski pisał w tygodniku Najwyższy czas. A na portalu konserwatyzm.pl pan Wielomski nazywał Putina słowem katechon. To jest słowo greckie. Ono w teologii oznacza, Strażnika dobra, kogoś, kto stawia zaporę złu, takiego supermena poskromiciela, który odgania od nas demony. Tak pan Wielomski widział rosyjskiego zbrodniczego dyktatora Władimira Putina. I tak się dziwnie składa, poproszę o skan numer 14, że również pan Wielomski jest znajomym Konrada Rękasa, założyciela jawnie prokremlowskiej partii Zmiana. W 2014 roku Wirtualna Polska opublikowała, opublikowała artykuł, w którym zacytowała wypowiedzi Wielomskiego i Rękasa, którzy pisali do siebie na Facebooku. To był, oni pisali do siebie w 2013 roku, gdy Putin przygotowywał pierwszą napaść na Ukrainę, i najwyraźniej byli tego świadomi, a w każdym razie na to wskazuje ich konwersacja. Ich wpisy na Facebooku. Wielomski w swoim wpisie przymila się do rękasa, pisząc tak. Uwaga, bo to dosyć szokujące słowa. Jeśli któregoś kolejnego 17 września, to jest nawiązanie do napaści Rosji na Polskę w 1939 roku. Jeśli któregoś kolejnego 17 września Rosjanie zaatakują Polskę to zawczasu zgłaszam mój akces do kolaboranckiego rządu, na czele którego będzie stał Konrad Ręka. pisze Adam Wielomski. Adam Wielomski, który w, tak poza tym jest wychowawcą uniwersyteckim, wychowuje polską młodzież na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. No wychowuje, wykłada dla niej, czyli jest jak dla tej młodzieży jakimś autorytetem. Jeśli któregoś kolejnego 17 września Rosjanie zaatakują Polskę, to zawczasu zgłaszam mój akces do kolaboranckiego rządu, na czele którego będzie stał Konrad Rękas, mówi Adam Wielomski. A Rękas mu odpowiada, nasi idą. Nasi idą, tak mówi o Rosjanach, tak pisze o Rosjanach, i dodaje: Niestety na razie interweniować mają tylko na Ukrainie. Na NATO jeszcze przyjdzie czas. Jeszcze przyjdzie czas na Polskę, która jest członkiem NATO. Tak to można rozwinąć. Ci nasi, czyli Rosjanie, przyjdą do nas i zrobią nam to, co w tej chwili robią w Ukrainie. Tak zapowiada Konrad Rękas, a Wielomski się z tego, się z tego cieszy. No dobrze. Czym jeszcze się zajmuje, lub zajmował prezes portów lotniczych, pan? Wojtera. Poproszę o kolejny skan, skan numer 15. Pan Wojtera jest też założycielem czegoś, co się nazywa Instytut Libertatis, czyli Instytut Wolności, bo Libertas to wolność po łacinie. To, co widzimy, to są dwa skany ze strony tego instytutu i tutaj pan Wojtera. Się chwali swoimi dokonaniami, nawet dość skromnie, bo on, jak wiemy, tych dokonań ma znacznie więcej. A obok niego, jako człowiek Instytutu Libertatis, występuje niejaki Jacek Szafader, który się przedstawia jako praktyk biznesu z ponad 70-letnim doświadczeniem w branży nowych technologii, specjalista z zakresu wiedzy na temat oprogramowania dla firm i budowania relacji z klientem. Jest również jednym z założycieli Stowarzyszenia Koliber. Aha, czyli to też człowiek, który jakby to powiedzieć wyrósł pod skrzydłami Janusza Korwin-Mikkego, wielbiciela Putina. Czym jeszcze zajmuje się pan Szafader? Poproszę o kolejny skan. To jest skan ze strony pana szafadera, która się nazywa szafader.pl. Tam on mówi o sobie, że jego celem jest pomaganie firmom w transformacji cyfrowej. Razem z klientelami zmieniamy biznes, scalając razem ludzi dane i procesy, aby stworzyć dodatkowe wartości dla ich rozwoju. Interesuję się światem, a konkretnie tym, co na Ziemi i ponad nią. Jestem człowiekiem o szerokich horyzontach. No, i tutaj pan szafader reklamuje też blog, który się nazywa Tripowscy.pl. To ta, ten mały czerwony prostokącik na dole. To jest, to jest logo tego blogu. Postanowiłem sprawdzić, czym się ten blog zajmuje. I jaki związek z tym blogiem ma pan Szafader? I odpowiedź znalazłem w jednym ze starych artykułów dziennika Rzeczpospolita. Poproszę o skan numer 17. To jest artykuł dotyczący losu Gulnary Karimowej, córki uzbeckiego dyktatora. Która była tam celebrytką i aferzystką finansową nie tylko w Uzbekistanie, ale na całym świecie. Potem e, trafiła do, do Łagru, czyli do obozu koncentracyjnego, ponieważ klany mafijne rządzące Uzbekistanem zaczęły się między sobą, między sobą bić. I jako ekspert w tej sprawie wystąpił pan szafader, najwyraźniej dobrze obeznany z Uzbekistanem. E, po, Powiedział, powiedział dziennikarzowi, że mieszkańcy Uzbekistanu w rozmowach często powtarzają, że gdzieś tam są bogaci, może nakradli, ale my tu w naszych wsiach po prostu żyjemy skromnie na nasze możliwości, z naszym poczuciem elegancji. Ale ta skromność to czasem nie jest kwestia tańszego telewizora czy smartfona, tylko na przykład braku prądu i bieżącej, i bieżącej wody. No, wynika z tego, że pan. Szafader, Uzbekistan poznał, poznał dobrze, i właściwie to by się chwaliło. Świat należy poznawać. No ale niestety przyszły takie czasy, że kiedy dowiadujemy się, że ktoś dużo podróżował po postsowieckich krajach, to robimy się niespokojni, tym bardziej, jeśli jest to ktoś, jeśli jest to człowiek wyrosły pod skrzydłami Korwin mikkego i Kolega Mateusza, Mateusza Luśni. No dobrze, szukając dalszych e, przejawów działalności prezesa Wojtery i jego Instytutu Libertatis trafiłem na kolejną informację. Poproszę o skan numer 18. E, e, czytamy, że e, e, Instytut e, Libertatis. E, Uczestniczył w turnieju, który się nazywał Pierwsze Mistrzostwa Niewidzialnej Nogi Wolnego Rynku, zorganizowanej przez Centrum Kapitalizmu. Chodziło tutaj, jak rozumiem, o turniej piłki nożnej. Czytając cały artykuł, doczytałem, że prezes Wojtera stał, stał na bramce w tym meczu. Przed, drużyna reprezentacja Instytutu Libertatis trzy razy wygrała, raz zremisowała, raz przegrała. I wszystko się odbyło pod hasłem wolnej Białorusi. No i to jest bardzo miłe, to bardzo miło brzmi. Wolna, wolna Białoruś, no kto by się nie podpisał pod takim hasłem, i czytamy, że zbierano pieniądze dla libertarian na Białorusi. Kto to są libertarianie? No to to są ultraliberałowie z podznaku znaku m.in. Janusza korwin mikkego tacy, co to pogardzają przedsiębiorstwami państwowymi. Nie chcą płacić podatków, ale ich miłość do wolności nieraz kończy się w zaciszu domowym, bo tak jak Korwin-Mikke, wielu z nich uważa, że mąż ma prawo bić dzieci i, i, i żonę. Postanowiłem sprawdzić, kim są ci libertarianie z Białorusi, których wspiera prezes Wojtera i jego, i jego koledzy. Poproszę o kolejny skan, skan numer 19. Otóż okazało się, że przywódca białoruskich libertarian Jarosław Romańczuk, w Białorusi występujący jako Jarosław Ramańczuk, to Polak, obywatel Białorusi. Okazało się, że ten człowiek, który jest przywódcą białoruskich libertarian jest też honorowym członkiem Stowarzyszenia Koliber, założonego przez prezesa Wojterę. Tutaj to, co widzimy, ten skan, to jest wycinek z Wikipedii, gdzie są wymienieni honorowi członkowie Stowarzyszenia Koliber. I tam Jarosław Romańczyk figuruje obok no, postaci bardzo dobrze znanej w Polsce, niestety obrzydliwego antysemity. I wroga kobiet Stanisława Michalkiewicza, który opluwał Żydów, opluwał też ofiary gwałtów, pedofilii. I to jeden z wieloletnich, jakby to powiedzieć, asów gwiazd. Był przez wiele, wiele lat gwiazdą mediów, księdza. Tadeusza Rydzyka, Stanisław Michalkiewicz. No ale nas interesuje w tym przypadku bardziej Jarosław Romańczuk, przywódca białoruskich libertarian. I poproszę o kolejny skan, skan numer 20. To znowu skan z Wikipedii, bo w przypadku pana Romańczuka nie trzeba daleko szukać. Przepraszam, że jest taki ogromny, ale naprawdę o panu Romańczuku można się bardzo dużo z powszechnie dostępnych źródeł dowiedzieć. Warto, żebyśmy się dowiedzieli. Założę okulary, bo ten skan jest taki duży, a ten druk jest taki mały, że okulary mi pomogą. Czytamy tutaj, że w 2010 roku Romańczuk ze swoim sztabem jako kandydat w wyborach prezydenckich uczestniczył w, demonstra w demonstracji w białoruskim Mińsku przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich. Na Placu Niepodległości był w centrum wydarzeń, jednak nie odegrał wiodącej roli, pozostając w cieniu innych kandydatów. Gdy przed północą milicja i wojsko dokonały brutalnej pacyfikacji demonstracji, Jarosław Romańczuk pozostał do końca na placu, jednak jako jedyny z obecnych tam kandydatów nie został aresztowany ani pobity. Następnie poszedł do domu i, według sprzecznych doniesień, dotarł do swojego mieszkania. Następnego dnia, nie uprzedzając swoich współpracowników, Wziął udział w nadzwyczajnej konferencji prasowej o dziewiątej rano. W ten sposób chciał wyprzedzić konferencję organizowaną przez innych białoruskich opozycjonistów. I wydał oświadczenie, w którym potępił swoich kolegów opozycjonistów za spowodowanie rozruchów, za radykalne działania, i, na, i w tym oświadczeniu powiedział, że rewolucje na Białorusi rujnują demokrację. Oświadczenie było filmowane wyłącznie przez trzy państwowe białoruskie kanały telewizyjne. Obserwatorzy mówią, że Romańczuk był blady podczas wystąpienia, a oświadczenie czytał z kartki, czego zwykle nie robił. Nie podnosił wzroku, często mylił się czytając, a potem państwowe media nadały wszędzie, gdzie się dało, to, to, to oświadczenie. Obserwatorzy mówili też, że. Styl tego wystąpienia, jego język nie był podobny do zwykłego stylu Romanczuka, za to był bardzo podobny do stylu publicystów związanych z białoruskim KGB, czyli z Białoruską Policją Polityczną. Gdy Romanczuka o to py pytano, czy sam napisał sobie to oświadczenie, odmówił odpowiedzi. No, tak według Wikipedii przedstawia się przywódca białoruskich libertarian, którego wspiera prezes Wojtera. Ale tu ktoś może powiedzieć: Może hordy troli Łukaszenki wdarły się do Wikipedii i sfałszowały życiorys tego miłośnika, białoruskiego miłośnika wolności? Może on tak naprawdę walczy z Łukaszenką, walczy z Moskwą, a tutaj na Wikipedii ktoś go oszkalował? No, jest bardzo dużo źródeł, które potwierdzają to, o czym mówi Wikipedia. Zajrzyjmy może do renomowanego światowego anglojęzycznego portalu Politico. Poproszę o skan numer 21. To są znowu właściwie dwa skany, jeden nad drugim, z portalu Politico, który napisał o Ramańczuku bardzo ciekawy artykuł. I tutaj czytamy, że Ramańczuk i jego partia zawsze okazywała pewną sympatię Rosji, a w każdym razie akceptowała, że interesy i roszczenia Rosji w jakiejś mierze są uprawnione. W przeciwieństwie do reszty opozycji, która bardzo nieufnie podchodziła do wszelkich kroków Moskwy, traktując je jako wyrażenia, jako wyraz ambicji imperialistycznych. I czytamy tam, że Ramańczuk jeździł do Moskwy i określał nawet siebie jako najlepszego kandydata na prezydenta Białorusi, najlepszego kandydata dla Moskwy, jako kandydata na prezydenta Białorusi, który byłby najlepszy dla Moskwy i twierdził, że Kreml studiuje jego program gospodarczy. To tyle o białoruskich libertarianach i ich przywódcy, o białoruskich libertarianach popieranych przez prezesa e, państwowego przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Stanisława Wojtere. Poproszę o kolejny skan, skan numer 22. Tutaj e, czytamy, że. E, e, Pan Wojtera był też, jest też w radzie Związku Pracodawców Klastry Polskie, którego prezesem jest Krzysztof Krystowski. No to postanowiłem się jeszcze szybko przyjrzeć panu Krystowskiemu. Poproszę o skan numer 23. Pierwsze wrażenie było pozytywne. Poproszę o skan numer 23. Coś nam się tutaj chyba, mamy jakiś mały kłopot techniczny. Mamy chyba jakiś mały kłopot techniczny. Nie wiem, czy mój realizator Marcin nie słyszy. O, udało się. Mamy skan numer 23. Pierwsze wrażenie na temat pana Krystowskiego było pozytywne. Pan Krystowski na swoim Twitterze popiera Ukrainę. No ale jak widzieliśmy, teoretycznie pan prezes Wojtera popiera wolną Białoruś. A jak się przyjrzeliśmy bliżej to okazało się, że to wygląda jednak trochę inaczej niż na pierwszy rzut oka. Postanowiłem sprawdzić, kim jest pan Krystowski, szef Wojtery w Związku Pracodawców Klastry Polskie. Poproszę o skan numer 24. To jest skan z serwisu LinkedIn. Okazało się, że pan Krystowski był... Szefem e, zakładów lotniczych Świdnik, które produkują lub właściwie produkowały, no teraz też trochę produkują, no, które są odpowiedzialne między innymi za śmigłowce dla, dla wojska. I e, jak wiemy, e, no skoro mowa o świdniku, to sprawdźmy, co robił pan Krystowski, kiedy doszło do tak zwanej afery Karakali, kiedy to rząd polski e, raptownie zerwał. Umowę na zakup francuskich, na zakup francuskich śmigłowców Karakal. Umowę, która była już na ostatnim etapie finalizacji. Wtedy nie tylko, jakby to powiedzieć, straciliśmy zaufanie naszych zachodnich sojuszników, to osłabiło nasze więzi, nie tylko z Francją, ale z naszymi zachodnimi sojusznikami jako takimi więzi gospodarcze, polityczne, wojskowe, ponieważ się nagle okazało się nagle że Polakom nie można ufać nawet w sprawie tak ważnej jak kontrakt dla dla wojska, a w każdym razie Polsce PiS nie można, nie, u, nie można ufać. To się wtedy okazało. No i postanowiłem sprawdzić, co wtedy mówił pan Krystowski o aferze Karakali. Poproszę o skan numer 25. Krystowski mówił: Przestańmy się oszukiwać w sprawie Karakali. Chrystowski w rozmowie z Rzeczpospolitą mówił, że 95% wartości dodanej przetargu na Karakale miało budować miejsca pracy we Francji, w domyśle nie w Polsce. Więc to nie był dla nas dobry kontrakt. Może pod tym względem w jakiejś mierze pan prezes miał, e, miał rację, ale tu nie tylko o miejsca pracy w Polsce chodziło. Chodziło o śmigłowce dla sił specjalnych naszej armii, które po tej aferze, e, siły specjalne naszej armii zostały bez śmigłowców. Co osłabiło bardzo potencjał naszej armii. No i e, chodziło też o nasze związki z zachodnimi sojusznikami, związki, które jak widzimy obecnie powinny być jak najmocniejsze. Tu ktoś można powiedzieć, no dobrze, ale e, e, świdnik e, mógł na tej e, umowie z Francją stracić, więc nic dziwnego, że prezes popierał zerwanie tego e, kontraktu. No. Jeżeli będziemy stawiać takie partykularne interesy nad bezpieczeństwem naszego kraju, to wrogowie nas po prostu zjedzą. Do tego należy dodać jeszcze to, że. Poproszę o kolejny skan, że aferę Karakali rozpętał nie kto inny jak tylko nasz dobry znajomy, Antoni Macierewicz, który zerwał ten kontrakt. Człowiek otoczony ze wszystkich stron ludźmi związanymi w ten lub inny sposób z Rosją i postanowił zastąpić Karakale. Blackhawkami, czyli amerykańskimi śmigłowcami, które miałyby być produkowane w świdniku, e, przez koncern we współpracy z koncernem Lockheed Martin. Poproszę o kolejny skan, skan numer 27. W tej operacji uczestniczył lobbysta koncernu Lockheed Martin, pan Damato. No, może byłoby fajnie, gdybyśmy mieli, gdyby wtedy ruszyła wielka produkcja śmigłowców amerykańskich, ale nie ruszyła, jak wiemy. Wszystko to okazało się mydleniem oczu i oddaliło nasze siły specjalne od momentu, w którym posiadałyby, posiadałyby śmigłowce, a panda to to człowiek związany akurat z tymi rodzinami nowojorskiej, włosko-amerykańskiej mafii, które wprowadzały do Nowego Jorku gangsterów mafii rosyjskiej, mafii sącewskiej, tak zwanej mafii sącewskiej, związanej z rosyjskimi służbami specjalnymi. Zaś koncern Lockheed Martin reprezentowany przez pana Damato, Współpracował z rosyjskim, kremlowskim koncernem Energomash, który uzależnił e, e, na dłuższy czas amerykański wywiad wojskowy od e, rosyjskich silników rakietowych i to uzależnienie e, e, było tak e, silne, że Amerykanie bali się w 2014 roku zastosować ostrzejsze sankcje wobec Rosji, bo bali się, że nie dostaną silników rakietowych do swoich satelitów szpiegowskich i wywiad kosmiczny amerykański mógł w ten sposób zostać sparaliżowany przez, przez Rosję. Jak widać pan Wojtera jest nie tylko człowiekiem wielu niezwykłych umiejętności, ale też człowiekiem o wielu niezwykłych. Powiązania. To jest reset obywatelski.